będę brać te torby. Z malim wypłatem. Natasza! Posłuchaj, Berlin nie przyjmuje nikogo. Nie, nam nie przyjmuje Berlin. Posłuchaj, proszę. Ciepły zup, tam ciepły zup, kawa, czaj. To wszystko dla was. To wszystko dla was. Подождите, две минуточки, да? Я приду здесь, да? Две минуточки. Все плохо. Я приду. У меня сердце болит. Я за вас приду несколько минут. Большое спасибо, очень хорошие люди. Мы не ожидали, что так встретят, накормят, приветят. Очень-очень спасибо, честно. Мы как бы едем практически без вещей, без ничего. И даже за это не переживаем, потому что везде очень хорошо относятся. Очень. Всего хорошего для вас. С тобой было лучше. Не,
Rosyjski, ukraiński. To chodź, no, no, no. Dobra, to albo tu. Później, ale... To jest od tego samochodu. Nikolaj Wasilewicz. Kasia do bagażnika, pan ten. Dobra. No. Jedziemy. A wy nie... Tak, jeszcze jedną. Nie. Dziękuję. Nie, wy nie chodzicie? Wy tym, bo jest? A gdzie torbę? Tutaj do bagażnika, dajcie torbę. A nie znaju. A, tu. Который будет. В любой равно, садиться, да? Можно, да? Что? В любой можно садиться, да. Вагон, да? Я думаю, что мы сидеть их не будет, что будете в коридоре. В коридоре? Коридор? Это коридор, так? Ну, он уже будет полный. Он с Варшавы приезжает. Thank you.
Pociąg specjalny z Chełma przyjechał. Godzina 2:30. Jest godzina 2:45. Przyjechał pociąg specjalny z Chełma. Ludzi się dużo nie wyszło z tego pociągu, no ale te parę, może setka, może dwie będą. Na szczęście są namioty, gdzie będą mogli ludzie przenocować. Autobusów żadnych nie ma. No ale jak zwykle, kobiety, dzieci, pełno pakunków, wolontariusze, wszystko się sprawnie odbyło. Wszyscy zaangażowani. Także wszystko jakoś się tutaj potoczyło. Namioty pełne. Całe szczęście, że nasza Ala z Cybinki przywiozła gorącą zupę, bo nie było. Tam widzę, że już Grzegorz ogarnia całą sytuację. Grzegorz ogarnia całą sytuację. Mistrz tutaj organizacji. Słuchajcie, jest za 10:03 w nocy.
Dobra, czas skończyć tą relację. Godzina trzecia. Jutro też jest dzień. Jutro też jest praca. Dobranoc.